Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas i dzisiaj poruszymy sobie temat gaszenia pożarów w fazie 9 Ontario, Kanada, ponieważ jest dużo początkujących, zastanawiają się, jak podejść do tematu. Wydaje się to też może dla niektórych nieco skomplikowane, więc postaram się dzisiaj wyjaśnić, rozwiać wszelkie wątpliwości, bo tak naprawdę nie jest to sprawa trudna, tylko warto tutaj pomyśleć i zbudować odpowiedni zestaw. Więc przedstawię dzisiaj 10 zestawów możliwości cystern z wodą, pewnie jest jeszcze więcej, ale ja tak wymyśliłem i myślę, że na tym możecie bazować przede wszystkim. A jeśli znajdziecie jeszcze jakieś inne sposoby, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Więc faza 9 Ontario, Kanada polega w dużej mierze właśnie na gaszeniu pożarów. Oczywiście, gdy wejdziemy sobie tutaj w kontrakty, jest kilka tych kontraktów. Pierwszy taki, który możemy zrobić, to gaszenie pożaru magazynu, później są też inne. No i jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba taki kontrakt znaleźć. Tutaj widzicie, więcej litrów trzeba włączyć śledzenie. No i tak prawdę mówiąc, aby też gasić pożary, trzeba zrobić wieże ciśnień. Wieże ciśnień to są takie miejsca, tak jak na przykład tutaj jest wieża ciśnień blisko garażu, z tej przede wszystkim biorę wodę, ale są też inne, trzeba je najpierw zrobić, na niektóre są kontrakty, jak sami widzicie, niektóre są też na drugiej mapie, więc musimy zamocować dodatek, cysternę na wodę, podjechać do wieży ciśnień, zatankować i dopiero lecieć tak naprawdę do tych punktów, gdzie musimy przetankować wodę. Jak sami widzicie, kontrakty są różne, tutaj jest 6400, natomiast w tym gaszenie pożaru magazynu chyba było 4400, są też inne, tutaj też jest 6400, ale jest zablokowany, tutaj akurat jest 4400 też, więc no tak prawdę mówiąc są tutaj różne. 2200 tutaj na przykład jest, także są różne pojemności, dlatego chciałbym wam różne konfiguracje zaprezentować. Pierwsza konfiguracja, taka najprostsza, to jest jakikolwiek pojazd, jakakolwiek ciężarówka właśnie z tą cysterną na pace. Tutaj mieści się 1800 litrów, czyli to jest w tym przypadku akurat tajga znana z podstawy. 1800 litrów, podjeżdżamy do wody ciśnień, tankujemy, lecimy do spotu i gasimy. Natomiast 1800 litrów w przypadku, tak jak sami widzicie, tutaj 6400, no to jest, jakby nie patrzeć, dosyć mało. Także ja sobie tutaj na chwilę scholuję, pokażę wam jeszcze dokładnie. Mamy tutaj w dodatkach oczywiście to jest nowa cysterna, tego nie było wcześniej. Mieliśmy tylko na paliwo, teraz mamy tutaj na wodę, więc jak sami widzicie, mamy 1800 litrów mieści się tutaj wody w takiej cysternie na pace. Opcja numer dwa, druga opcja, to jest, moi drodzy, Dery. Dery Special to jest ta nowa ciężarówka, którą możecie odblokować w fazie 9. No i ona charakteryzuje się tym, że tutaj ta cysterna jest nieco większa. Jak sami widzicie, mamy tutaj 2200 litrów, więc tutaj już powiedzmy o 400 litrów więcej. No i to tak naprawdę bez zbędnych problemów sobie po prostu tym derym jedziemy i tankujemy wodę i jedziemy dalej. Opcja numer 3, moi drodzy, mam tutaj wszystko zanotowane. Opcja numer 3, też takie najbardziej, powiedzmy, proste. No to jest taka, powiedzmy, że możemy po prostu kupić cysternę na wodę w sklepie z przyczepami. Co prawda też trzeba będzie podjechać do wieży ciśnień i zatankować ją wodą, ale powiedzmy, że jest taka opcja. Czyli opcja numer 3, cysterna na dyszel, czyli tak jak tutaj mamy przyczepę, cysternę na paliwo, to taką samą mamy na wodę. Ona też 2000 litrów ma. Co prawda tutaj nie jest napisane ile, ale jak wejdziemy w menu, to tutaj
w lewym górnym rogu pokazuje nam, że 2000 litrów ten zestaw zawiera. To jest opcja numer 3, moi drodzy. Ja sobie to scholuję na razie. Opcja numer 4 to jest Taiga. Powiedzmy, albo Taiga, albo jakiś inny pojazd, to nieważne czy Taiga, może być Woron, może być Azov, może być Bandit, może być cokolwiek innego. Tutaj mamy akurat Taigę z paką, z cysterną i taka sama konfiguracja, czyli po prostu tym razem na pacę plus tak naprawdę na dyszel, czyli 1800 litrów na pacę, 2000 litrów w tej przyczepie, czyli łącznie mamy 3800. Łącznie mamy 3800. Więc ja tutaj też to na razie sprzedam, żeby wam tutaj nie psuć widoku. Kolejna opcja na niskie siodło ponownie. Opcja numer 5. Ostatnia tak naprawdę mniej problematyczna. No to jakakolwiek ciężarówka, która posiada niskie siodło, no i tym razem zamiast przyczepy ładujemy naczepę. Ładujemy naczepę cysternę na wodę. No i taka naczepa, moi drodzy, jak sami widzicie, ma 3700 litrów, czyli o 100 mniej niż w poprzednim przypadku. Tam było 3800, czyli paka plus cysterna na dyszlu, a tutaj jest naczepa po prostu na niskie siodło, czyli 3700 w takim przypadku możemy zabrać. Także tak. Kolejna opcja też bardzo fajna. Ja akurat tą opcję też bardzo lubię, aczkolwiek tutaj niestety dużo mniej paliwka możemy zabrać, bo tam było, przypominam, 3700 w ostatnim tutaj podglądzie. Teraz mamy dery razy 2. Przypominam, że to się bardziej opłaca, ponieważ dery ma cysternę na 2200 litrów i jeden z drugim możemy tak naprawdę jechać na lince. Możemy włączyć silnik w tym drugim również. Będzie nam on pomagał pokonywać trudniejsze tereny, więc 2200 litrów w jednym, 2200 litrów w drugim, czyli łącznie 4400. Oczywiście, jeśli potrzebujemy nieco mniej paliwka, no to możemy jechać powiedzmy Taigą, tylko z cysterną na pacę plus drugą Taigę też na lince na pacę. No tutaj niestety w tej konfiguracji nie możemy skorzystać z tego, aby do Derego doczepić przyczepę z cysterną, więc niestety tylko w takiej opcji możemy jechać, ale ta opcja ma tą przewagę, że po prostu jedziemy, tankujemy paliwko, czy tam nie paliwko, tylko wodę, dojeżdżamy do spotu, gasimy i od razu możemy się tak naprawdę scholować, więc jest to opcja według mnie bardzo wygodna. Nie musimy się gdzieś tam martwić, że zabraknie paliwa, możemy się scholować, jechać po wodę z powrotem i tak naprawdę jechać drugi raz, więc jest to opcja stosunkowo mało problematyczna. Ja tego drugiego Derego też scholuję, bo już nie będę go potrzebował. Chciałem wam tylko pokazać, jakie są możliwości, moi drodzy. Także tutaj już szósta konfiguracja jest, powiedzmy, z linką. Siódma konfiguracja też jest już z linką. Będzie to, moi drodzy, Taiga na przykład, ale też może być inny pojazd na małe, niskie siodło. No i teraz mamy tutaj teraz taką opcję, moi drodzy. Tutaj trzeba to zrobić sposobem. Tutaj już się zaczyna troszeczkę jednak większa pojemność. Najpierw trzeba by kupić cysternę na wodę. Taką. To sobie odczepiacie. Podjeżdżacie tutaj troszeczkę do przodu. Uszkodziłem od razu, ale to nic nie szkodzi, bo to tylko w celach podglądowych. No i tutaj jak odjeżdżacie troszeczkę dalej, to sobie kupujecie przyczepę cysternę na wodę, czyli tą dużą, i później zaczepiacie cysternę na linkę, no i takim zestawem po prostu sobie jedziecie. Czyli tutaj jest 3700 litrów w tej dużej na niskie siodło, plus na lince macie 2000, co łącznie daje 5700
litrów. Ja myślę, że jest to już całkiem dobra pojemność. Już myślę, że takim zestawem można sobie coś tam zgasić, wiadomo. Także 5000 litrów w takiej konfiguracji. Przypominam, cysterna duża, na niskie siodło 3700 plus na lince 2000, łącznie 5700 litrów. Dobrze. Opcja kolejna, moi drodzy, ósma z tego, co dobrze liczę, no to jest Taiga, która ma cysternę na pace. Oprócz tego kupujemy sobie kolejną cysternę, bo teraz możemy w takiej konfiguracji jechać, czyli paka plus cysterna, która stoi, ale możemy jeszcze oprócz tego dokupić jeszcze jedną, tak naprawdę. Nie wiem, czy się tutaj zmieszczę. Zmieszczę się, więc możemy jechać taką konfiguracją i tą ostatnią ciągnąć na lince. Także tak jak sami widzicie, już zestaw robi się dosyć długi, ale myślę, że też i paliwka odpowiednio dużo. W przypadku takiego zestawu mamy na pace 1800 litrów w Tajdze. Mamy w jednej cysternie 2000 litrów i w drugiej cysternie na lince też 2000 litrów. No i prawdę mówiąc, w takiej konfiguracji mamy litrów łącznie 5800, czyli o 100 więcej niż w poprzednim przypadku. Czyli jeśli chcecie tą dużą na niskie siodło plus na lince, jedną z takich, no to tam jest 5700, a tutaj mamy 5800 litrów. Także myślę, że to już też daje taki całkiem dobry zestaw. No ale to też jest duży gabaryt, więc nie ma co ukrywać. Trzeba już z tym troszeczkę uważać. Opcja kolejna, moi drodzy, tutaj będzie się składać z dwóch zestawów, tak naprawdę z dwóch ciężarówek. Taigę też może być Taiga, bo Taiga to jest pojazd bardzo mocny, a tutaj też chodzi o to, żeby jakby nie patrzeć, potrafiła to uciągnąć. Więc zestaw kolejny jest taki, że Taigę na niskie siodło i dajemy dużą cysternę, tą na 3700. Oprócz tego bierzemy sobie inny pojazd. Może być tym razem na przykład Woronik, Woron D, też na niskie siodło. I do takiego Worona, moi drodzy, kupujemy sobie też taki zestaw, czyli w jednej cysternie jest 3700, w drugiej jest 3700. No i tak prawdę mówiąc, jedziecie takim zestawem, łącznie to jest 7400 litrów. To jest moim zdaniem opcja przedostatnia, jeśli chodzi o możliwości gaszenia. No i po prostu na linkę sobie to bierzecie. W drugim pojeździe, jak macie ciężko, też można silnik odpalić w Tajdze, czy w innym pojeździe, jak tam chcecie. Także no, gabaryt już całkiem spory, ale oczywiście nie ma z tym większych problemów też. Także tak to wygląda. To są właśnie pojazdy na do gaszenia po 3700 i drugie 3700, czyli łącznie macie 7400. To już myślę, że jest całkiem sensowne rozwiązanie, moi drodzy. No i teraz jeszcze jedna opcja. Opcja numer 10, moi drodzy, jest taka. Bierzemy sobie Taigę na przykład, albo inny pojazd. Tutaj mamy jedno. Podczepiamy sobie tą. Aj, za daleko. To już jest konfiguracja numer 10, moi drodzy.
Bierzemy jeszcze jedną tutaj ciężarówkę do tego zestawu. Nawet nie wiem, co by tutaj wziąć. W sumie można nawet bandita spróbować. Bandycie też montujemy. Cysternę na wodę też 1800 litrów. I do bandyty także kupimy cysternę na wodę, tak samo jak mi to kochani w tajdze. Czyli będziemy mieć teraz taki zestaw. No i tutaj ja bym proponował jednak tajgą ciągnąć, czyli zarówno w jednym przypadku mamy na pace 1800 litrów i na cysternie 2000 litrów, czyli jeden taki zestaw ma 3800 i drugi ma 3800 i łącznie daje nam to 7600 litrów. 7600 litrów to już naprawdę jest całkiem sporo, moi kochani. Także no niestety tutaj z ciągnięciem trochę jest problem, bo tutaj jedynie z boku można zaczepić, więc tutaj no gabaryt jest spory i wiadomo, że trzeba się co chwilę tam obracać, żeby tutaj się nie zaczepić. No ale w razie co można odjechać, odczepić, odjechać kawałek, przerzucić się na drugi zestaw, nawet nie na ten, tylko na ten poprzedni. Na bandytę, troszeczkę tutaj sobie cofnąć wtedy. No i powiem wam, że daje to oczywiście o tyle plus, że jedziecie tak naprawdę jeden raz tą drogę. Wiadomo, że to już jest taka trochę no ułatwianie sobie na skróty, ale takim zestawem sobie jedziecie i po prostu gasicie pożar. Także to jest moim zdaniem konfiguracja, która zawiera najwięcej litrów, dwa razy ciężarówka z wodą na pace plus plus przyczepa z wodą na dyszlu, no i oczywiście na lince jeden drugi zestaw ciągnie i łącznie jest to 7600. Prawdę mówiąc, to jest tylko 200 litrów różnicy w takiej konfiguracji względem dwa razy naczepy od 3700. Myślę, że ten zestaw może nawet jest odrobinkę krótszy niż tamten. Ja oczywiście sobie tutaj scholuję, bo bardziej mi szczerze mówiąc podoba się tamta opcja z tą dużą cysterną niż z tą. No ale ja sobie na razie to też scholuję i powiedzmy sobie tutaj też założę niskie siodło i pokażę wam jeszcze teraz krok po kroku, jak wygląda to gaszenie pożarów. Także 10 różnych tutaj możliwości konfiguracji z wodą. Myślę, że wszyscy mniej więcej wiedzą co i jak, także tutaj też nie ma dróg lepszych ani gorszych. Myślę, że każdy sobie może samemu pokombinować. Są jeszcze na pewno inne tutaj metody. Wiem, że niektórzy też tam wciągali na ten czerwony zestaw, na lince, no też tak można. I prawdę mówiąc, każda opcja jest w miarę dobra. To też nie chodzi o to, żeby tutaj mówić, która opcja jest lepsza, która gorsza, tylko po prostu, żeby pokazać możliwości. Jeżdżąc takim zestawem, no jak sami widzicie, jest to zestaw już dosyć długi. Tutaj moja rada jest taka, żeby ta linka była stosunkowo krótka. Macie kontrakcik już odpalony, więc jedziecie do najbliższej wieży ciśnień, ona jest tutaj zaraz, więc ja nie będę całego tego robił krok po kroku, tylko chcę wam pokazać cały proces, więc w garażu uzbrajacie się, czy w sklepie z przyczepami, w cysternę na wodę, w drugiej ciężarówce możecie włączyć silnik, jeśli wyłączycie, no to od razu niestety jest dużo ciężej, no ale za to w tej drugiej przynajmniej nie schodzi paliwko, więc jak tam chcecie. Można też na wysokim biegu, chociaż pod górkę momentami może być problem. Ja tutaj pojadę, bo tutaj już wieża ciśnień jest bardzo blisko garażu. Tutaj w ogóle też cysterna stoi sobie na wodę, więc ja sobie takim zestawem podjechałem. Także 3700 litrów w jednej, 3700 litrów w drugiej, co łącznie daje nam 7400 litrów. Tutaj bym proponował już tą drugą odpiąć linkę,
Tutaj też trzeba troszeczkę zadać mocniej, bo żeby tutaj wykręcić, to jest jednak gabaryt odpowiednio duży. No i podjeżdżacie, tankujecie 3700, proszę bardzo, jest już pełna. Teraz jak sobie wywołacie menu, no to też tutaj widać, że 3700 jest 3700. No i sobie zawracacie tak naprawdę. Zmieniacie ciężarówkę na drugą. Również robicie to samo, czyli podjeżdżacie, ładujecie wodę, zwierzy ciśnień i po prostu lecicie do spotu, aby zgasić. Jeszcze jeśli chodzi o tą wieżę ciśnień, to powiem wam, że są wieże ciśnień, które są tylko przeznaczone do przechowywania wody. To nie jest tak, że każda jest tutaj od tego, że tam woda będzie. Do niektórych trzeba wodę dowieść. No i dzisiaj też przyjaciel napisał mi, że tankując zwierzy ciśnień na pierwszej mapie, przeskakując na drugą mapę, czyli na spalony las, tracicie wodę w cysternie. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale dostałem takie info, więc no też myślę, że tutaj może to ulegnie zmianie później w którejś aktualizacji, ale póki co tak jest, bo ufam temu człowiekowi, więc możecie też to wypróbować, ale żebyście nie jechali na marne, no to tak mniej więcej wygląda taki zestaw na 7400 litrów, a możecie też tajgę plus inną ciężarówkę z cysterną plus na lince drugi taki zestaw, to wtedy macie 7600 litrów. Ja tutaj też gasiłem, moi drodzy, gasiłem już. Mam tutaj tajgę B i na tajdze B, jak sami widzieliście, miałem właśnie wodę na pace, miałem cysternę na dyszlu i jeszcze jedną ciągłem na lince, to było 5800 litrów, tak mniej więcej to wyglądało. No problem jaki tutaj jest taki, no, że później te cysterny niestety zostają, później trzeba albo szukać wieży ciśnień, która jest w miarę blisko tutaj naszego miejsca gaszenia, albo no po prostu je usunąć, a wtedy też tracicie kasę. Więc jeśli jesteście snowrunnerzystami zaawansowanymi, macie dużo pieniędzy, no to po prostu możecie wywołać menu i wtedy tak naprawdę sobie usunąć przyczepę, chociaż nie wiem czemu to teraz nie działa, zawsze była taka opcja, może jestem za daleko, no mniejsza z tym. Może teraz będzie usuń ładunek. Nie wiem. Tak czy inaczej, usuń przyczepy i wtedy po prostu klikacie w jedną przyczepę i wam to po prostu usuwa. Widzicie, jeśli wybrana przyczepa zostanie usunięta bez zwrotu środków, jeśli przyczepa jest wykorzystywana podczas zadania, będzie ją trzeba rozpocząć od nowa. Także akceptując to, po prostu usuwacie cysternę i nie będziecie mogli jej sprzedać, czyli po prostu ją niszczycie. Natomiast najbardziej opłacalny zestaw jest dery razy 2, no to wtedy możecie się po prostu scholować i nie macie problemu z tym, że coś tam po zakończonym zadanku zostanie na mapie. Jeśli chodzi o dalszą część, bo powiedziałem wam, że tutaj jesteście w garażu, myślicie, czy założyć cysternę na pakę, czy kupicie w sklepie z przyczepami, to nie jest istotne. Tak czy inaczej, jedną z tych 10 opcji sobie wybieracie, jedziecie do wieży ciśnień, tankujecie wodę do cysterny i później sobie lecicie do punktów, do tych spotów, które trzeba zgasić. I ja tak się składa, że tutaj mam kontrakcik gaszenie pożaru na stacji kolejowej. No i prawdę mówiąc, jestem tutaj tajgą. Tajga, zobaczcie, 2 litry zostało, czyli po prostu tutaj z garażu pojechałem do wieży ciśnień, później tędy, tutaj troszeczkę, no i tutaj dojechałem i tajgą oczywiście ciągłem Worona AE i tajce zostały 2 litry, także tutaj zestaw 2 razy po 3700. Ja sobie tutaj lekko zatankuję z Worona, no i dojadę sobie tutaj do spotu pierwszego i sobie oczywiście zgaszę. Czekajcie, tak to mniej więcej wygląda, dojeżdżacie do spotu i oj, działka w spalonej stacji. Czemu tutaj wody nie ma na tajdze? To chyba mi się ten w takim wypadku usunęła woda znowu.
Może to jakiś bóg jeszcze jest. Wiem, że była przecież zatankowana pusta. Tutaj pokazuje zero. Kurczę, to jakiś tutaj problem jest. No ciekawe. Przecież tankowałem do pełna. Więc nie wiem. Przejadę jeszcze z drugiej strony. Ewentualnie nie wiem, czy w Woronie. Robiłem to tak, jak wam pokazywałem. Czyli po prostu dojechałem do wieży ciśnień i... Ja z tej strony przejadę? Nie przejadę chyba. Kurczę. Chyba nie przejadę. Niepotrzebnie teraz przetankowałem do Tajgi, bo tamtym jeszcze podjechałem. Naciągnąłem tutaj dwie cysterny i dwie były załadowane wodą, więc nie wiem, jak to się stało teraz, że ona jest pusta. Możliwe, że zmieniałem mapę, no ale to i tak woda powinna zostawać. No najlepiej te kontrakty po prostu robić na raz, czyli nie zmieniać mapy, no bo widzicie, że tutaj jeszcze są pewne problemy. Być może po kolejnej aktualizacji będzie tutaj większa stabilność. Być może jeśli obejrzycie ten filmik za jakiś czas, no to nie będzie już takich problemów. Ja sobie tutaj zatankuję. Czekajcie, zatankuję sobie stajki do Worona. I zobaczymy, czy w Woronie z kolei jest paliwko. Patrzcie, tutaj też usunęło. Też jest zero. Dwie cysterny były pełne po 3700, a teraz jest zero. Ja cię kręcę, czyli wychodzi na to, że jest to jakiś bug, bo specjalnie jechałem, powiem wam, chyba z 20 minut przez całą mapę, żeby oddać tutaj wodę, żeby wam pokazać, jak ten kontrakt się robi, a teraz obie mają zero. No to powiem wam, że jestem tutaj zaskoczony niemiłosiernie. No i tutaj przyjechałem drugim zestawem, właśnie takim. Ciekawe, czy tutaj też jest zero. Tutaj też jest zero i ja cię kręcę, to ja w to nie wierzę po prostu. A w tej drugiej zostało, patrzcie. Czyli na ciężarówce zostało, a w przyczepie jest zero. No to powiem wam, że jestem bardzo zdziwiony. Smutno mi, bo chciałem akurat wam pokazać, jak się gasi tutaj te pożary. Czyli po prostu no, podjeżdżacie do takiego spotu i wytankowujecie sobie tą wodę. Tak czy inaczej, no widzimy, że tutaj są problemy. Odjadę sobie tutaj tajgą trochę, bo... Chciałem tutaj kontrakt zrobić przy was, pokazać wam, jak to się robi od początku do końca. Widzicie, tutaj gra zrobiła mi taki psikus, że... że woda mi wyparowała z cysterny. No nie, no przecież nie stała za długo, ludzie. No masakra jakaś, masakra. Tak czy inaczej, podjeżdżacie do spotu, klikacie sobie menu, no i... No i tutaj gasicie. No i tutaj... Tutaj w Azowie też jest pusto, więc nie wiem, jak to jest możliwe. Tak czy inaczej, widzicie, że tutaj 6400 litrów trzeba dostarczyć. Pokazuję wam, ile już jest dostarczone, no i ile jeszcze brakuje. Także na tą chwilę, kiedy gra, kiedy faza oficjalnie dopiero wyszła, no to powiem wam, że trzeba to chyba robić od razu. Ja co prawda mapy mi się wydaje, że nie zmieniałem. Natomiast no... Nie wiem dlaczego woda wyparowała, no jasny gwint, naprawdę. Też wam chcę jeszcze powiedzieć na sam koniec, że jadąc tutaj tym zestawem z garażu, powiedzmy tędy i później tutaj do przodu, to jest też dosyć duży gabaryt, spotkacie się na pewno z różnymi problemami. Pierwszy problem to jest tutaj, ten zakręt jest taki dosyć problematyczny. Jeśli ciągniecie te dwie cysterny po 3700, to tutaj na pewno będzie dosyć duży problem, żeby zakręcić, więc ja bym wam w tym miejscu akurat polecał odczepić linkę, przejechać jedną, gdzieś tutaj sobie zatrzymać, przeskoczyć do drugiej, przejechać drugą i dopiero w tym miejscu zaczepić i jechać dalej. Oczywiście jest to jedno z kilku takich miejsc dosyć problematycznych, no ale tak czy inaczej, chociażbyście nie chcieli jechać w górę, tylko chcieli jechać tędy, w dół i później tutaj, no to tak czy inaczej ten zakręt będziecie musieli pokonać, no chyba że pojedziecie tutaj plażą, gdzie stał Dery Special, więc no w zależności od waszych preferencji. Ja tylko przypominam, że ciągnąc taki duży gabaryt, długi na lince, no wypadałoby co chwilę się tam oglądać i patrzeć, czy gdzieś tam się nie zaczepiliście. Jest dużo tych drzew powalonych, jest dużo kamieni, tutaj właśnie też są takie głazy, które też, no ja już tutaj wywaliłem ciężarówkę z naczepą, więc dwa razy nawet, więc tak prawdę mówiąc to, proszę was uważajcie, no bo później ciężko postawić
jeśli jest wypełniona wodą pod korek. Na teście serwera robiłem tak, że przeskakiwałem na drugą mapę, na spalony las, tam była gdzieś blisko wieża ciśnień, tankowałem tam, wracałem tutaj i tutaj gasiłem te pożary. Natomiast teraz z tego co wiem, no to przeskakując przez regiony, także woda się resetuje w tej cysternie na wodę. Dla mnie to jest trochę niepoważne, no bo skoro już poświęcamy energię, poświęcamy czas, żeby dojechać do wieży ciśnień, zatankować, no to jak to jest możliwe, że po jakimś czasie nagle tej wody brakuje, przecież no tak szybko raczej by nie wyparowała. Jest zatankowana, no patrzcie, tutaj jest zatankowane, nie? Także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Ja się jeszcze przerzucę na drugą mapę, tak z ciekawości, tak chociaż na chwilkę, i zobaczymy, czy po powrocie na pierwszą mapę też tam ta woda zniknie przy tej wieży ciśnień, czy nie? Czy to jest tylko podczas zmiany mapy za każdym razem, czy to tylko gdy planujemy... No widzicie, tutaj paliwko było i paliwko jest. Także zobaczymy jeszcze to. Powiem wam, że dla mnie to jest naprawdę nowość. No to jest nowość, ale to jest taka nowość nie za fajna, że to tak działa dziwnie jakoś. Mówię wam, wczoraj jeszcze przed snem po live'ie sobie podjechałem, bo chciałem ten kontrakt zrobić z wami, pokazać wam jak to wychodzi, jeśli już zrobimy ten kontrakt, takie miłe zakończenie odcineczka, no ale jak sami widzicie, wzięło w łeb, więc woda wyparowała. Jak to teraz wygląda? No i patrzcie, i teraz jest zero, nie? Jechałem przy was, podczas zmiany mapy jest teraz cysterna z powrotem pusta. A jak druga? Na tajdze? Przebardzo. Na tajdze też jest pusta. Czyli po prostu musicie robić to od razu i musicie tak naprawdę nie zmieniać mapy. Jeśli zmienicie mapę, no to woda wam z cysterny niestety przepadnie. No jest to niesamowita sprawa. No niesamowita sprawa. Paliwo zostaje, woda... Woda niestety wyparuje, także pokazałem wam trudne miejsca, omówiłem wieże ciśnień i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam jeszcze tutaj, czym jestem rozczarowany. Dwa tutaj rozczarowanie, no woda to wiadomo, jest rozczarowanie spore, ale powiem wam, że trochę jestem rozczarowany, że tym derym, jak się tutaj podjedzie do sklepu z przyczepami, to nie można też do niego dorzucić cysterny jako naczepy. Nie ma tutaj takiej opcji. Smutne to trochę, bo gdyby była taka możliwość, to tutaj by było 2200 litrów, plus byśmy sobie tutaj załadowali 2000 litrów, no to już by było 4200, no to byśmy mieli 8400, nie? 8400 to by był, można powiedzieć, rekord. To by był punkt 11. Na lince byśmy wzięli drugiego Derego z taką cysterną, to wtedy 8400 by było, no ale niestety nie jest przewidziana taka możliwość. No i powiem wam też, że jestem troszeczkę rozczarowany, bo sprawdzałem jeszcze inne pojazdy, czy któreś tam mają cysternę. Okazało się, że zarówno Caterpillar, jak i tam inne też nie mają tego dodatku na, wiecie, cysterny na wody. Tutaj jeśli chodzi o Azowa Szpachelkę, który ma pakę na 3 sloty, niestety tutaj też jest tylko na 1800 litrów, 1800, więc nic się tutaj nie zmienia. Miałem też ogromne oczekiwania względem Paystara, bo Paystar, powiem wam, to był mój taki cichy idol. Myślałem, że tutaj Paystar jednak się spisze dobrze. Czekajcie, mówię oczywiście o tym Paystarze z Wisconsin, on też nie jest bardzo drogi, ja mogę go kupić i zobaczcie, że cysternę na paliwko ma bardzo dużą, jak sami widzieliście, ja tam przy bramie byłem, 2800 litrów on ma, ale niestety ma tylko cysternę na ropę, a nie ma cysterny na wodę. To jest duże rozczarowanie. Ciekawe, czy to jest jakiś tutaj bug, czy to pominęli, czy to zrobili z premedytacją, żeby tych spotów za szybko nie gasić. No bo gdyby była też cysterna na wodę, no to sami przyznajcie, że to by była rewelacyjna opcja. Można by sobie wtedy drugiego Paystara kupić, mielibyśmy wtedy 2800 litrów razy 2. A jeszcze oprócz tego Paystar oczywiście ma taką opcję, moi drodzy, że jeszcze możecie mu tutaj doczepić cysternę
oczywiście na linkę. Więc prawdę mówiąc, no to wtedy moglibyście naprawdę, naprawdę dużo litrów przewieźć takim jednym zestawem. Jak sami widzicie, tutaj mamy taką opcję. Proszę was bardzo. No i oprócz tego byśmy kupili drugiego Paystara i też zrobili go w tej samej konfiguracji. No i wtedy by było tak, 2800 litrów na pace, 2000 litrów na przyczepie na dyszlu i na lince ponownie Paystar 2800 plus 2000 w cysternie. Łącznie dałoby nam to 9600 litrów. 9600 litrów, no to naprawdę... Jak sami widzicie, byłoby to no, niesamowite ułatwienie, to byśmy tutaj naprawdę byli w stanie zgasić całkiem sporo, przetankować tych litrów. Ktoś tam pytał też ostatnio na live, czy można z rzeki tankować wodę. No niestety nie, twórcy nie przewidzieli tego, jedynie z wieży ciśnień jest taka opcja. Można też przetankowywać wodę z powiedzmy cysterny do przyczepy, natomiast tutaj jest akurat załadowana na ropę. Ja wam tylko pokazałem, że fajnie by było, gdyby to było na wodę, ale to jest niestety tylko paliwo. Także tak to wygląda, moi drodzy, tak wygląda gaszenie pożarów w fazie 9. Ja mam tutaj 27%, na ten moment troszeczkę pogasiłem, będę gasił dalej. Jestem trochę rozczarowany, że tutaj woda znika z tych naczep, z tych przyczep, no ale cóż zrobić. Mam nadzieję, że to po którejś aktualizacji zostanie usprawnione, bo kiedy to nagrywam, to jest, moi drodzy, piątek. Z tego co wiem, to jakaś tam aktualizacja, ktoś tam pisał, że jest, ale u mnie akurat nie wyskoczyło, także w momencie kiedy to nagrywam, to jest piątek 3 marca 2023, więc całkiem możliwe, że jeśli będziecie oglądać ten filmik za miesiąc, za dwa miesiące czy później, no to już tego problemu nie będzie, tak jest na tą chwilę. Także moi drodzy, 10 konfiguracji do wyboru do koloru, oczywiście pewnie jest również jeszcze więcej, piszcie swoje typy, jak wy lubicie. Ja, wydaje mi się, że albo 3700 razy 2, czyli na lince drugą ciężarówkę i 3700, co łącznie daje 7400, albo jakąś ciężarówkę z paliwkiem czy tam z wodą na pace plus cysterna plus na lince druga ciężarówka z wodą i cysterna, no i to na lince, co łącznie daje 7600 litrów, czyli to jest, można powiedzieć, wydaje mi się, że największy możliwy zestaw, aby wodę dostarczyć do jakiegoś spotu. Wyszło jak zawsze trochę za długo, piszcie swoje propozycje, piszcie komentarze, będzie mi bardzo miło poczytać. No i mam nadzieję, że niektórym z was przynajmniej taki filmik pogadankowy się przydał. Także pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Hej, hej.